rozmawiamy z Markiem Gajkiem w środowisku Kliczka Gajowy, organizator od początku i pomysłodawca Turu dla Seniorów, prowadzący również drugi sezon cykl turniejów dla juniorów. Rozmawiamy w Binowie w czasie pierwszego turnieju z cyklu tegorocznego 2008. Co nowego u seniorów w 2008 roku? Rozpoczęli walkę, to najważniejsze. Z 42 zgłoszonych zgłosiło się 33 ludzi. Grają, idą przez pole. Pogoda nam dopisuje, jak zresztą widać na załączonym obrazku tutaj. Także jesteśmy zachwyceni, że pogoda nas rozpieszcza. Co nowego? No nowe to, że w ogóle tura istnieje, że zaczęła się, że ludzie się nie wstydzą przyznać do wieku i próbują swoich sił w walce wśród równych sobie, no bo wiadomo, że wiekowo powoduje to pewne różnice w wydolności w grze. No więc ta nisza nie była jeszcze zagospodarowana, stworzyliśmy tą turę dla seniorów. Ja zawsze mówię, że troszkę egoistycznie myślę, bo niedługo też przywitam te lata, więc będę miał już jak gdyby enklawę, w której będę mógł też grać sobie. No dziś niestety pozostali grają, a ja muszę obserwować tylko z boku ich poczynania. Ile turniejów w tegorocznym cyklu? W tym roku skromnie 6 turniejów jednodniowych, po 2 skomasowane, czyli w tej chwili jesteśmy w Binowie, jutro jedziemy do Ambera, następnie spotykamy się po czeskiej stronie, trochę ciekawości w ten sposób, że ludzie mogą poznać nowe pola, będzie to Ostrawa i Ropice, następnie jedziemy do Siemianowic i Krakowa. Kończymy to wszystko Masters w Częstochowie. Czy sponsorzy nowi, czy dotychczasowi? Jak to wygląda? Nie robimy tego jak na razie komercyjnie. W tej chwili jest to jakaś idea. Wrzuciliśmy się w wir walki, jak to mówią. Nie mamy w tej chwili pomocy zewnętrznej, co nie można powiedzieć o Mid Amateur Golf Tour, który patronuje Oracle i Sun. I to jest sztandarowa ta impreza, ale sukces tamtej tury daje nadzieję, że ta tura też się rozwinie i znajdą się ludzie, którzy będą chcieć firmować te turnieje. Czekamy, tak można najprościej określić, a w tej chwili dajemy wszystko z siebie, pracę, zapał, żeby to mogło powstać. Jakie wyniki będzie trzeba osiągnąć, żeby się powiedzmy załapać za finał? To znaczy nie, no regulamin jest dosyć prosty. 4 wyniki najlepsze biorą się, liczą. No jakie wyniki, w tej chwili byłbym ogromnie dobrym prorokiem, gdybym wiedział, jakie trzeba uzyskać, ale te 4 wyniki najlepsze będą decydowały o tym, kto pojedzie na Masters. Przy tej frekwencji, jaka jest, no to możliwe, że okaże się, że prawie wszyscy mają szansę. To będzie zależało od tego, czy to będzie dynamiczny rozwój, czy raczej stabilizacja, tak by to trzeba określić. Wspomniałeś też o tym, że będą rozgrywki na czeskich polach. To taka, że tak powiem, wspólna czeska, polska inicjatywa, czy jak to wygląda? To jest, jakby powiedzieć, ukłon ku ludziom, którzy chcą poznawać nowe pola. No bo w końcu polskie pola każdy już w jakimś sensie zna, ograne ma. Spotkanie się na innym polu jest pewną przyjemnością, wyzwaniem. To, jak powiedziałeś, wspólna inicjatywa czesko-polska, to tak zwana Silesia Mid Golf, która też istnieje i to jest skierowane dla ludzi, którzy żyją przy granicy polsko-czeskiej, mają blisko do poszczególnych pól i nawzajem się odwiedzają. Pierwszy zresztą turniej Silesia Mid Golf już się odbył 16 kwietnia i frekwencja była wyższa niż w seniorach, bo ponad 50 ludzi, a padało tak, że żabami praktycznie, czyli pogoda była gorsza, frekwencja lepsza. Ale tam, jak powiedziałeś, to już jest integracja środowiska i czeskiego, i polskiego. Praktycznie rozłożyło się to prawie, że po połowie, bo było na 50 ludzi, było 29 i 21, tak to się rozłożyło. 29 Polaków, 21 Czechów, czyli praktycznie rzecz biorąc to tak gdzieś w normalnej podziale się to stworzyło. Później po Silesia znowu jest następną turą, która właśnie tam ruszyła.
Tak, jak zauważyłeś, to moje szaleństwo się rozwija. Szczerze powiedziawszy, trzeba by było troszeczkę jakiegoś stopowania, no bo inaczej no, to można zrobić, tak? Ile można grać w ogóle. Znaczy, ale to wszystko właśnie spowodowane tym, że no, szukamy różnych form, które pozwolą akurat no, golfistom współzawodniczyć i dać im satysfakcję różnego rodzaju, bo na midamatorów jeżdżą ludzie, którzy już coraz bardziej mają dobre wyniki i bardziej sportowa jakby forma bierze górę, a tam będzie forma towarzyska. No i to tak każdy znajdzie swoją niszę, w której się znajdzie i będzie miał swoje miejsce. Wracając do ciebie, chociaż dzisiaj nie grasz, w końcu jesteś golfistą. Co planujesz? Udział w jakich imprezach w tym sezonie? No, match play w tej chwili zapisałem się, udało się, serwer przyjął zgłoszenie, opłaciłem, więc mam nadzieję, że zagrać. Oczywiście co do wyników, każdy jest stoi przed pewną niewiadomą, bo chociażby dzisiaj ja się bardzo dobry gracz, no, a poległ na dwóch dołkach i to dosyć tak ciężko, znaczy się, no, oczywiście gra dalej, ale wpadka na przy jego poziomie grania wpadka na 7 to już jest bardzo problematyczne. Czyli ile rund turniejowych w tym sezonie chciałbyś zaliczyć? Nigdy tego nie liczyłem. Nie? Ja gram rzadko, bo jak jest pogoda, to 7 razy w tygodniu, a jak nie ma pogody, to 6, to, tak? To 5 albo 6. Dobra, czyli życzyć dobrej pogody, czy niedobrej? To znaczy, no, to już jakby nie było element taki, który nie decyduje o tej ilości, bo w końcu i tak człowiek gra, i tak człowiek gra. No. A tak jak mówimy, no statystyki to gdzieś tam potomni będą może tak gdzieś czytać. Ja nie fascynuję się, ile czyli nie policzyłeś rund za zeszły sezon? Jeszcze nie. I raczej nie liczę, żeby nie mieć wyrzutów sumienia wobec rodziny czasami. No bo to też wiesz, dobrze, że runda zajmuje ileś czasu, także automatem to czyimś kosztem się odbywa. No i wyrozumiałość jedynie drugiej strony musi być ogromna. No. Dobra, czyli co, przychodzi nam życzyć, żebyś nie padł na skutek 7 rund w tygodniu, ani żebyś nie padł z powodu złej pogody przy 5 rundach w tygodniu, tak? Tak? Tak życzę. Znaczy, najlepiej, żeby było, wszystkie tury, tak. W miarę wszystko fajnie. No, wszystkie tury będą, bo ludzie są, to jest najważniejsze. To nawet nie zależy niejednokrotnie od organizatorów, a raczej od ludzi, którzy chcą uczestniczyć, no, ale mają ten zapas. Ale liczy się pomysł. Pomysł jest musi jednym, trafić, jednym z elementów, ale to jest tak jak mówimy, no całość, znaczy tą całością raczej rządzą ludzie, którzy uczestniczą w tym wszystkim. Czyli pomysł się albo przyjmie, spodoba albo się, albo też się nie. No, dlatego może ta mnogość pomysłów, która na dzień dzisiejszy tak po prostu wylała, bo nie wiadomo co się sprawdzi, no bo w końcu nikt nie może zapewnić, że naraz to lub tamto będzie dominujące. Masz jeszcze jakieś pomysły? O, lepiej, żebym ich nie miał. Tak powiem, mam, ale to nie jest tak, że to może to jest kwestia samych pomysłów. Mówiliśmy, zażartowałem, co to jest sponsoring, prawda? W sensie takim, że jeszcze golf nie dorósł na naszym polu, żeby ludzie inwestowali w niego. Każdemu to się kojarzy z ogromnymi pieniędzmi, ale na zachodzie. Bo u nas jest to raczej jeszcze taka troszkę zabawa i tak to traktujemy praktycznie. No, a gdyby znowu skomercjalizować to strasznie, to się stanie to nudne, bo troszeczkę taką tajemnicą sukcesu jest to, że troszeczkę serca wkładamy w to wszystko. Nie jest to takie bezduszne, że przyjeżdżasz, ktoś cię tylko obsługuje, płacisz kasę, idziesz na start, startujesz. I jedziesz do domu. I żeby było więcej niewiadomych co do wyników, nie? Tak, oczywiście, że tak. czyli tak, w razie gdyby któryś z pomysłów aktualnych nie wypalił, to w rezerwie coś parę jest. Parę jeszcze jest. No i myślę, że sami ludzie coś podpowiedzą. Dobra, życzymy sukcesu. W takim razie dziękujemy. Dziękuję. Golf. Twój sposób na życie.